No i witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj w końcu mi się udało dojechać do Side i jesteśmy tutaj na starożytnych ruinach, właśnie tutaj za mną. Także oprowadzę was tak troszeczkę tutaj, jak to wygląda. Powiem wam, że jak tak często właśnie gdzieś się wyjeżdża za granicę, to w tych takich krajach jest często, jest masę kotów, nie wiem, czy tam Grecja, Portugalia, no nie wiem, jakieś nawet Malty, no gdziekolwiek w takich rejonach, albo bardziej arabskich, no to jest masę kotów bezdomnych, a tutaj w Turcji jest to takie trochę wyjątkowe, jest masę psów po prostu bezdomnych. I tak sobie leżą gdzieś tam po bokach, ale są bardzo grzeczne, nie są agresywne, po prostu chyba ten upał i te ciepło sprawia, że one są bardzo takie delikatne i po prostu sobie leżą, odpoczywają i są bardzo przyjazne.
No, widzę, że nawet mój hotel sponsoruje tutaj konserwację. Drodzy, trochę do was pogadam, bo ostatnio coraz mniej gadam. Szczerze wam powiem, że trochę mi się nie chce. Zazwyczaj właśnie byłem zawsze taki, że dużo mi się chciało mówić do tych filmów, ale wiem, że nie zawsze były tam jakieś konkrety i tak po prostu lubiłem sobie pogadać. A ostatnio jakoś tak nie mam w ogóle weny, nie mam w ogóle ochoty jakoś tak rozmawiać do kamery. Bo w sumie jak sobie gdzieś tam jadę zwiedzać, to za bardzo no, nie znam historii tych miast. Tak, teraz jesteśmy w Side. Powiem wam, że tutaj no to jest takie, można powiedzieć, starożytne miasteczko. Jest to chyba taki mus do zobaczenia w Turcji. Co jeszcze? No oczywiście Kapadocja. Co wam jeszcze polecę? Koniecznie lot balonem nad Kapadocją. To jest też taki, taki mi się wydaje, mus. Nie obawiałbym się tego lotu balonem, bo jest moim zdaniem dużo bezpieczniejszy, łagodniejszy niż lot samolotem. Lądowanie jest zdecydowanie łagodniejsze, jest cisza, spokój. Oczywiście poza tym, że ten silnik tam jest nadmuchuje się ten balon, tak? Tym sprężonym powietrzem. To poza tym to jest fajnie cichutko i bardzo fajnie, spokojnie się leci.
Także tyle, tutaj tak sobie właśnie chodzę. Powiem wam, że tak, 24 kwietnia dzisiaj jest. 24 kwietnia. Dzisiaj miało być, jest tak, to słońce nie jest aż takie, nie wiem czy będzie widać, takie czyste, bo jest od 3 dni tutaj cały czas piasek nad Sahary i jest to słoneczko lekko takie przymulone, ale powiem wam, że to dobrze, bo dzisiaj jest najcieplejszy dzień. To jeszcze nie ma w ogóle sezonu, to jest bardzo często nawet chłodnawo w kwietniu jeszcze tak, ale dzisiaj miało być 30 stopni taka w cieniu pogoda, a teraz jak ja sobie chodzę tutaj po Sidę, to jest 36 w słońcu, no to przecież to jest masakra, ciężko się chodzi, ale polecam wam tak zdecydowanie Sidę, żeby zobaczyć, bardzo fajne miasteczko, przyjemne, dużo restauracji, sklepików, no i te stare miasto, można sobie pójść do muzeum, zobaczyć też teatr, tylko tam trzeba mieć pieniążki w lirach, bo w euro nie przyjmują, ale można też kartą zapłacić. Także tak to wygląda. A z takich może rozwojowych przesłań to taką rzecz mogę wam tutaj powiedzieć, że to cokolwiek macie w umyśle, czyli te wasze wszystkie różne traumy, pozostałości, nieprzepracowane rzeczy, to nieważne w jakim kraju jesteście, czy właśnie w takim ciepłym, pięknym, gdzie jest słońce i to wam dodaje jakby energii i uśmiechu, to i tak to gdzieś z tyłu cały czas będzie i no nie będziemy się czuli szczęśliwi, jeśli takich rzeczy nie przepracujemy. I dlatego bardzo warto się zainteresować właśnie tym, żeby takie rzeczy przepracować i skupić się na sobie, w sensie takim, że zadbać o swoje wnętrze i swoją psychikę przede wszystkim, bo w głowie jest wiele rzeczy, a wiadomo, jak głowa pracuje, tak później nasze całe ciało reaguje, bo chory umysł to chora dusza i tak samo później nasze ciało choruje.
Cóż, moi drodzy, podróż po Sile się zakończyła. Wracam do hotelu, bo jest taki upał, że trzeba to wykorzystać i się pokąpać, czy nad morzem, czy na basenie. Także dzięki bardzo, że byliście razem ze mną i zapraszam ponownie oczywiście. Dzięki, na razie.